Cześć ludzie, z tej strony znowu Shadow. I znowu idąc sobie ścieżką w lesie, ponieważ no idę z jednego miejsca z mrocznie ciekawych miejscówek na drugie, postanowiłem, że powlogujemy sobie trochę. Jakoś tak pozytywnie na mnie wpływa zawsze takie miejsce, taka po prostu cisza i wszystko. Jest to naprawdę maksymalnie cicho, wręcz można zasnąć. O kurwa, ale jakieś opary tutaj. Ja pierdolę. To chyba oznacza, że się zbliżamy do miejsca, które będę chciał nakręcić. No to fajnie. Ale zanim to zrobimy, to o czym dzisiaj porozmawiamy? Znaczy, co znowu ja pokrytykuję? Nie wiem. Dobra, przeleciał, żeby mi nie przeszkadzał. Chociaż nie, wiem co dzisiaj, o czym teraz porozmawiamy. Porozmawiamy o portalach społecznościowych. Czyli portale społecznościowe, takie coś jak NK, Fotka, Facebook, Dojrzewamy i wiele innych, Fotoblog. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych po prostu portali. Na czym chciałbym się przede wszystkim skupić? Na plusach i minusach takiego czegoś. Zacznijmy może od plusów. Plusem na pewno takich portali jest to, że mamy możliwość poznania wiele osób. Naprawdę możemy poznać bardzo dużo osób. Jest to bardzo duży pozytyw, szczególnie dla osób, które są nieśmiałe, nie wiedzą jak na przykład odezwać się do kogoś w realu. No to wiecie, na przykład sposobem napisania, że cześć, jesteś taka, albo cześć, jesteś taki, no to kurwa to tak pozytywniej wpływa, prawda? No ale co dalej? Jak wiemy, nikt nigdy nie będzie pisał do kogoś, jeżeli nie zauważy go. Znaczy nie zobaczy jego zdjęcia czy czegoś. Nie ukrywajmy, pierwsze wrażenia zawsze robimy swoim wyglądem. Prawda? No prawda, niestety, taka jest. Więc trzeba wstawić swoje zdjęcie. Co na to pozytywnie wpływa? Pozbywamy się czegoś takiego jak strach przed swoim wyglądem, przed swoją osobą. O, tu jest jakaś ścieżka, w którą skręcę. Mam nadzieję, że dojdę tam, gdzie chcę. Jak nie, to nie. Czyli kolejny plus. Nie boimy się siebie pokazać. Pozytywnie. Kolejna rzecz. Niby się mówi, że jak nie masz Facebooka, to nie masz przyjaciół, nie masz znajomych. To jest oczywiście gówno prawda. Chociaż wiadomo, że Facebook tak się już rozpowszechnił, że chyba każdy już ma Facebooka czy coś. Nawet ja go założyłem. To jest aż kurwa dziw, bo ja jestem ogólnie przeciwny. Nie jestem jakoś wielkim fanem takich portali tego innego gówna. Ale dobrze, co mówiłem jeszcze z plusów. Plus to na pewno, że możemy poznać nowe osoby. Plus na pewno taki, że o kurwa. Ty, a to jest to miejsce, co ja tu chciałem? Nie wiem, ale fajne miejsce, żeby sobie pogadać trochę. Zaczekajcie chwilę, bo tutaj znowu teraz będę schodził i będzie taki szum. Więc za chwilę do was wracam. Okej, ludzie, już jestem. Sorry na chwilę, tylko zobaczę, czy przypadkiem mi się nic nie włączyło. Jakaś zła opcja, nie? No okej, to na czym to skończyliśmy? No skończyliśmy na plusach. Czyli plus na pewno taki, że poznajemy nowe osoby, możemy pokazać samych siebie i nie boimy się pokazać już samego siebie. Kolejny plus, jaki to jest? Znaczy, czy plus? Ciężko to uznać, czy to jest plus, czy to jest minus. Jacyś kurwa ludzie, nie gapią się nie wiadomo na co. Pierdolcie się, kurwa. Chuje, jebane. Dobra. No i zjebali mi kurwa to, co chciałem mówić. No dobra, kurwa, dwa plusy wam wystarczą. Zrobię i tak podsumowanie tego. Minusy. Po pierwsze, zabiera to bardzo czas. Żyjemy tak naprawdę samym internetem. Co chwila poświęcamy czas na to, żeby sprawdzać, co tam się dzieje. Oczekujemy zawsze jakiejś wiadomości od nieznanej osoby. Tracimy na tym po prostu inteligencję, rozum, czas oraz możliwość poznania tak naprawdę osoby w realu, a nie przez internet. Taka jest prawda. Podsumowując, nie, chyba jeszcze nie będę podsumowywał. Wiadomo, każdy portal
mówi o czymś innym, pokazuje coś innego. Typu na przykład fotoblog polega na tym, że wystawiamy swoje zdjęcia i dajemy je do oceny. Poznajemy przez to na przykład osoby o takim samym zainteresowaniu. Fotka na przykład, no to wystawiamy własne zdjęcie i jesteśmy po prostu oceniani przez nie. Możemy też poznawać na przykład różne inne osoby, dołączać do najróżniejszych grup, no i tym podobne, no po prostu poznać drugą osobę. No i jesteśmy z drugiej strony narażeni na to, że możemy popaść w kompleksy, bo będziemy uważani przez wiele osób, że jesteśmy na przykład brzydcy lub nieatrakcyjni. Facebook, no to chyba każdy wie, na czym polega Facebook. No to już nie będę mówił. NK, no to też wiadomo, nasza klasa polega na tym, że spotykamy, łączymy się i po prostu rozmawiamy na przykład z osobami z naszych dawnych klas. Po prostu poznajemy starych znajomych na nowo. Patrzymy, jak im się wiedzie i gówno takie, możemy znowu się z nimi spotykać. Na przykład po 10 latach spotykam swojego dawnego znajomego z na przykład takiej takiej klasy, albo nawet z przedszkola. Bo tak kurwa, tak może nawet też być, nie? A na przykład taki portal jak Dojrzewamy, no to polega na tym, że no... Chociaż ten już portal ogólnie zszedł kompletnie na psy, ale no na czym on na początku miał polegać? Że po prostu zadajemy najróżniejsze pytania, które nas nurtują, związane właśnie z okresem dojrzewania. Dlatego to się nazywało dojrzewamy.pl, że po prostu związany problem na przykład, że mam na przykład 17 lat, a nie mam na przykład piersi albo coś takiego, no to to jest portal, który możemy się zaradzić na przykład innych osób, możemy znaleźć pomoc, wsparcie u osób, które miały na przykład taki sam problem, albo po prostu nas rozumieją, albo chcą po prostu pomóc. A dzisiaj na czym ten portal polega? Przede wszystkim jest to portal ze zdjęciami. Czy to zdjęcie może nadawać się na NK, a może na fotkę, a może na Face'a? Jaka jestem? Jestem przystojny? Albo szukam na przykład chłopaka lub dziewczyny stąd i stąd zainteresowanych, proszę to i to. No kurwa ludzie, no bez jaj. Już nie wspominając o tym, że tam powstały najróżniejsze grupy moderatorów, którzy uważają się za bóstwa, tak samo admini, którzy są no nietykalni. Zwykły użytkownik jest chuja wart, tak naprawdę. A oni są cudowni. No po prostu cuda kurwa chodzące, no nie można ich tknąć. Ale dobrze, podsumowując ogólnie, czy warto inwestować, tracić czas, znaczy tracić czas, poświęcać swój czas na takie portale? Moje zdanie brzmi, tak, warto, ale z rozwagą. Trzeba być po prostu rozważnym, nie poświęcać na to nie wiadomo ile życia swojego, ile swojego cennego czasu, bo tak naprawdę może na początku jest to całkiem fajne i przyjemne, to z czasem staje się to kompletnym uzależnieniem. Staje się coś takim rodzajem, że to jest nasz narkotyk, a my jesteśmy ćpunem, musimy zażyć ten narkotyk, żeby normalnie funkcjonować w życiu. Ogólnie powiem wam ludzie tak, że no, że moje zdanie jest tak, możemy korzystać z takich portali, ale z rozwagą. Bo inaczej po prostu zatracimy sami siebie. A to jest najgorsze, co może być. Zatracenie własnej świadomości i swojego własnego ja. No cóż, znowu Shadow swoje powiedział zdanie. Nie musicie się oczywiście z nim zgadzać. Jak najbardziej możecie komentować, mówić swoje zdanie, pisać je. Ja jak zawsze je chętnie przeczytam. Również dopowiem swoje. No nic. To by było wszystko. Więc jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oceniajcie. A ja, Shadow, się z wami żegnam. See ya!